Jesteśmy, zaspaliśmy! Ja do pracy, wy do szkoły! Dobra, szybko wstajemy! Kirby, jeszcze 5 minut. Zachciało się Ani wyjeżdżać na cały dzień do mamy, no kto to widział? I pamiętaj, kochanie, jutro wyjeżdżam, zajmie się z dziewczynkami, zawie się do szkoły, pójdź do pracy, wszyscy się nie spóźnijcie absolutnie, bo ja się później dowiem na wywiadówce, jak było, więc pamiętaj. Przede mną się nic nie ukryje. Jasne. Jedz się szybko śniadanie! Gdzie Ania schowała to mleko, no? To jest zmywarka. W lodówce tam gdzie zawsze. Tata bez mamy to nawet nie wie, gdzie chowa skarpetki. No i głowę. A ja na szczęście wiem, gdzie mama chowa słodkie płatki śniadaniowe. Tak! Tak myślałam, tutaj są. Chodź Kirby, zjemy sobie dzisiaj makrakowe płatki. Ej, ja chciałam się zjeść te płatki. Ej, to moje. One są moje. Nieprawda. Moje. Tato! Tato, czemu ty masz dwie różne skarpetki? Jak dwie O kurczę. One pasują do siebie, tam były koty i myszy, tak? I nie masz krawatu. O kurczę, zapomniałem! Mufika, umiesz zawiązać krawat? Tato, jestem dzieckiem. Jak mam umieć wiązać krawat? Ach, zero pomocy. Jak to się... No nie. I pamiętaj, kochanie, że dziewczynki mają na 8 rano do szkoły. Nie mogą się spóźnić, jasne? Tak, tak, kochanie, tak, tak. Czy ja się kiedyś spóźniłem? Już możesz jechać sobie, jedź, nie ma żadnego problemu. Tylko proszę cię, nie przywoź teściowej, dobra? Dobra, Mufinka, Mufinka, zbieramy się do auta wszyscy i jedziemy do pracy. Znaczy do szkoły. Chwila, muszę jeszcze spakować plecak. O nie, nie spakowałam się jeszcze. Zeszyt Mufinkowy, Kirby. Zeszyt Team Koty, mój squishmallow, musisz tu wejść. No i oczywiście i Team Mufinki. Oczywiście Team Koty. Ej, Team Koty. Nie, Team Mufinki. Team Koty, Team Mufinki. Tato! Gdzie to jest? No ja cię kręcę. Wszystko okej, tato? Czego szukasz? Jestem pewien, że gdzieś tu kładłem klucze do auta. Bo wiecie co, bo dzisiaj dzwonili ze szkoły przed chwilą, że właśnie mamy wolne dzisiaj. Nie trzeba iść do szkoły. Ale z jakiej okazji? Au! Bo dzisiaj jest Dzień Kota i z okazji tego dnia będziemy musieli zamówić pizzę. A nie mówiłeś, że Dzień Kota? Cicho! No co? No cicho! Bo jest też dzień pizzy oczywiście. Nieważne, no słuchajcie, wracamy do domu. Halo, pizzeria, to co zwykle. Dzień dobry, czyli pizzę zapakować tak jak zawsze w kartonach po warzywach? Nie, nie, nie trzeba w tych pudełkach po warzywa. Dzisiaj nie ma żony, to spokojnie. Podrzucę tacie klucze do auta, do spodni, to pomyśli, że sam je to włożył. Podrzucę mamie wszystkie stare rachunki taty z sekretnych pizz, o których mama nie wie. No i dziewczynki, pamiętajcie, że mama ma się nie dowiedzieć, że dzisiaj był dzień kota i pizzy, dobra? Żeby nie było, dobrze? A wy w takim razie dostaniecie po Moji Popsie, co wy na to? Proszę! O ja, ale super! Moji Pops! Jej! Co masz? Lodówkę, a ty? A ja mam aparat fotograficzny! No co ty, wymień się, proszę! Nie, nie wymieni się! No weź! Absolutnie nie! Ej! Ja takiego jeszcze nie miałam! To nie jest mój! Czemu ty masz lepszego? Ja go dostałam! Tato! Kiedy ta Ania wróci? Mafinka, chodź, pobawimy się mamy perfumami! I pamiętajcie dziewczynki, nie ruszamy moich perfum! Ja biorę Chanel, a ty weźmiesz... Karolina Kerr! Karol, pantofelka chcesz? Ten ze szpikulcem! Możemy coś nadziać! Ale przecież mama zabroniła brać nam jej perfumy! W sumie ostre! Ja wolę ich, Mufinka, nie ruszać. Mama się nie dowie. O! Rachunki z sekretnej pizzy taty. Co one tu robią? O, tato, znalazłam twoje rachunki. Rachunki? Jakie rachunki? Ja mam jakieś rachunki? Zostawiłeś je. U mamy w łazience, w perfumach. Au. Za pizzę? O matko. I pamiętaj, jak mnie nie będzie, nie zamawiacie znowu pizzy, jasne? Tata nadal tutaj chowa swoje wszystkie zapasy słodyczowe. Mufinka! Mufinka, mam słodycze, znalazłam tatę słodycze, chcesz trochę? No pewnie, daj! Zatrzymaj! Ale nie różowe! Ej, ja chcę różowe! Różowe są moje! Ej, no właśnie chciałam różowe! Moje! No weź! Mufinka! Bo ci nic nie dam! No daj mi! Tato! Co ty, Lubku, tacie mówisz, jak to przecież jego sekretne słodycze? Jakie moje sekretne, co? Co? Dziewczynki, widziałyście moje słodycze? Nie! Moja squishmallowsowa rodzinka się powiększa. A, moja pusinowa kolekcja się powiększa. Kończą mi się pizza. O, czy to dostawca? Tato,
głodna jestem. Jeść! No to chodźcie, bo 3 pizze zamówiłem. Ale ja nie chcę pizzy. Ale mama zabroniła. No trudno, więcej dla mnie. Skoro tata się nie zajmie obiadem, to sama sobie zrobię zupę z kłyśmalousową. Muffinka zostawiła swoją zupkę azjatycką z kłyśmalousową. Nie zobaczę, jak się trochę poczęstuje. Muffinka, Mafika, widziałyście może mój termos do pracy? No ten puszynowy, no. Nie, przecież się wiesz, że ja nie lubię puszynów. Mama schowała. Zawsze się udaje. Ej, Muffinka, zagramy w Roblox? Nie, chodź, zagramy w Minecraft. Roblox! Nie, Minecraft jest lepszy. Nie, Roblox jest lepszy. Minecraft! Roblox! Minecraft lepszy! Nieprawda! Prawda! Dziewczynki, zagramy Fortnite'a? Nie! Dobra, nie, to nie! To ja sobie zagram z Pushinem. Chodź, Pushin, wychodzimy! Ała! Co tu się dzieje? Dlaczego Squishmallows jest w garnku? Muffinka, Muffinka! To była Muffinka! To nie ja! Pamiętaj, kochanie, podlewaj kwiatki, jak nie będzie jasne. A to nie są sztuczne kwiatki? Nieistotne. Kurczę, miałem podlać któreś kwiatki, ale on jest prawdziwy czy sztuczny? A może to te? Kurczę, nie wiem. Zadzwonić do niej? Nie, pomyśli, że nie daje sobie rady. Oj, Ania dzwoni. Dobra. O, cześć, kochanie! Tak, w domu wszystko dobrze. Dziewczynki były w szkole, zjadły pyszny obiad. Tak, zrobiłem im ziemniaczki, tak jak kazałaś. No i oczywiście dostały piątki, same piątki, jak były w szkole dzisiaj. Co to za dźwięki? Bo Pushin coś rozrabia. Poczekaj sekundkę, zaraz wrócę. Mawinka, Mawinka, zostawcie go! Zakaz słodyczy? Tak myślałam, że był jeszcze jeden Kinder Joy. Ostatni! Nikt nie może się dowiedzieć. No, otwieramy! Może będzie Hermiona. I jedzonko na później. Słodycze! Jemy sobie dzisiaj słodycze. A tutaj mamy... Czy to jest Hermiona? Nie, to jest... To jest Hagrid. To nie Hermiona. Ale ja nie miałam Hagrida. Co tu robi połówka mojego Kinder Joya? Dziewczynki, pamiętacie, jak ustalaliśmy, że macie nic nie mówić mamie? To tutaj są dodatkowe prezenty, ale pamiętajcie, jak tylko się dowie, to wam je zabiorę. Muffinka, proszę. O, i masz, Muffinka. Pianki i pomadka z Pushinem, ależ to... Przekupstwo na pianki Kirby i na pomadkę Pushinową. Też tak uważasz? No dobra, przekupiłeś mnie. To za mało. Co? Jak za mało? To o czym ty mówisz? No co ty chcesz jeszcze? Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ja ryzykuję, kupując wam słodycze. Bo się już nie będziemy lubić. I ty chcesz mnie szantażować? A co tu robią perfumy mamy? Chodź, Kirby, nikt nas tutaj nie rozumie. Ostatni kawałeczek ciasta niech się trochę schłodzi, zanim je zjem. Też jestem głodna, Kirby. Zobaczmy, co mamy w lodówce. Ostatni kawał ciasta! Ciasto? Ale ej, też chcę! Nie, to dla mnie Kirby'ego. No, z siostrą się nie podzielisz? I z Squishmallowsem? Nie podzielę! Ej, tato! Co? Przecież to moje ciasto! I widzisz, za karę obie nie zjemy, a mogłyśmy mieć sojusz. Wow, ile nowej porcelany mamy! Chodź, Kirby, zagramy w zbijaka. Sukło się. Powiem, że to Muffinka. Tato, bo mam je uschły ulubione kwiatki. Nie podlałeś ich. Co? Gdzie one były? Tylko ich nie podlałem? Już po mnie. Słuchajcie, dziewczynki, jeżeli powiecie mamie, że to wy zepsułyście jej kwiatki, to dostaniecie tyle Squishmallowsów z maka, zobaczcie. Squishmallowsy? Co wy na to? No dobra, nie przekupisz mnie Squishmallowsami. Powiem, że to mam ja. Bo tak naprawdę to nie są ulubione kwiatki mamy, tylko sztuczne, suszone. Ale mam cały zestaw Squishmallowsów. Wróciłam! Mama? Tak! Mama? Mamo, bo tata usłyszył twoje ulubione kwiatki! Mam dla was niespodziankę! O nie! Mamu się przywiozło! Babcia? Teściowa, czy to taka roza kwiatki? Możemy coś nadziać! Bo się już nie będziemy lubić! Dobra. Muffinka, zostawcie go! Muffinka widziała... Jesteś Muffinką? Muffinką. Co ty, głupku, tacie mówisz, jak to jest? Nie mogę teraz odejść. Muffinka! Ała! Ujuju. Co to jest? Ja nie chcę być dwoma Muffinką. To mnie przerosło. W ogóle to skąd wzięły się dwie Muffinki?